W życiu najważniejsze są wybory, bo człowiek raz w życiu źle wybierze, to się potem całe życie męczy. No ja sobie właśnie tak kiepsko męża wybrałam. To się teraz modlę, żeby w Polsce wielożeństwo wprowadzili. Tylko teraz to się doczekam. Chociaż kto wie, przy tym poziomie abstrakcji, to kto wie, gdzie nas to doprowadzi. Polska aktorka, pisarka, konferencjerka, a przede wszystkim artystka kabaretowa. Jej śmiech pokochały miliony Polaków. Z Katarzyną Pakosińską rozmawiamy w Żywieckim Amfiteatrze. Jak pani została przywitana na Żywiecczyźnie? Jak zostałam przywitana? Przede wszystkim od razu została zawieszona mi na naszej korale i została obdarowana przepiękną chustą, z którą się nie rozstawałam nawet podczas występu i myślę, że przyniosła mi dużo radości i dużo szczęścia. Pani śmiech jest pani symbolem, z którym jest pani utożsamiana przez praktycznie wszystkich fanów. Czy to pani pomaga w nawiązaniu kontaktu z widownią? Jasne, że tak. I to nie tylko podczas występów tak zwanych publicznych, ale tak normalnie w życiu. Ja się bardzo martwię, że uśmiech wciąż nie jest popularny w Polsce i bardzo często się muszę z tego tłumaczyć w ogóle, dlaczego się uśmiecham, a skąd poczucie humoru, bo są takie kraje na świecie, na przykład jest tak jeden na literę G, gdzie nigdy nie byłam zapytana o to, nie wiem, o swój optymizm, jakąś radość życia, ale od ponad 25 lat walczę o to nasze polskie poczucie humoru, może trochę jak Don Quixote z wiatrakami, ale no nie jest źle, ale jeszcze troszeczkę trzeba popracować, chociaż to, co się dzisiaj wydarzyło w Żywcu, no ale to jest może wyjątek, który potwierdza regułę, bo to, co się dzisiaj działo, te 3,5 godziny dzisiejszego kabaretonu, no to tutaj była atmosfera, tu było po prostu aż furczało i fajerwerki w górę szły. Kabaret stał się pani sposobem na życie. Od czego to się zaczęło i w jaki sposób? A, czy kabaret? Nie wiem, czy po prostu, czy nawet sama forma kabaretowa, ale w ogóle tak, znaczy bycie satyrykiem, a zajmuję się tysiącem różnych rzeczy, bo i piszę, czy prowadzę koncerty, czy jest to teatr, czy stand-up, czy zwykłe nawet spotkania z dziećmi, wykłady motywacyjne. Wszędzie ten sam język, no właśnie język satyryka, język kabaretowy bardzo się przydaje. Na pewno pomaga przełamać tak zwane pierwsze lody. Jakoś ostatnio miałam spotkanie z socjotechnikami, którzy uczą różnych jakichś tam metod i stwierdzili, że żeby zdobyć zaufanie widza publiczności, kiedy wychodzi się na tak zwany speech, no to potrzeba do 3 minut. A powiedzieli rzeczywiście, że przez jakąś moją pogodę nawiązuje ten kontakt w ciągu 3 sekund. Także bardzo, bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że publiczność przez tyle lat wie, że to się bierze jakby z tego, co jest w środku i kim naprawdę jestem. Oczywiście wiadomo, pewne rzeczy się podkręca. Ja aż tak strasznie spontanicznie się nie śmieję w ciągu dnia. Nie jest to tak jakby podkręcone i jakaś taka synteza tego śmiechu, który jest na scenie, ale na pewno jestem pogodną osobą i bardzo, bardzo mi to w życiu pomaga. Kilka lat temu rozpoczęła pani karierę solową, odeszła pani z kabaretu Moralnego Niepokoju. Czy można porównywać jakoś w ogóle ze sobą występowanie solo na scenie z występowaniem w zespole? Ale oczywiście, że tak. Granie w zespole jest na pewno kochańsze, bo są partnerzy i gra się przez dialog, a to jest najfajniejsza rzecz w kabarecie, kiedy się odbija piłeczki. Bo oczywiście zawsze jest tekst, ale to, co się dzieje poza, jest to cała atrakcja i smak tej formy, właśnie jaką jest kabaret. Także na pewno dużo, dużo frajdy sprawiało granie w grupie, ale kiedy już człowiek trochę obrośnie i czuje własną siłę, to wejście jakby granie tylko jakby piłkami z publicznością jest również czymś bardzo przyjemnym, choć zupełnie, zupełnie innym. Tak samo jak zupełnie inną formą jest teatr, zupełnie inną formą jest stand-up, korzysta się z zupełnie innych instrumentów, ale mam tak zwaną zdolność szukania najfajniejszych rzeczy w każdej formie i się również nimi bawię. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję ślicznie, serdecznie pozdrawiam i dziękuję publiczności za dzisiejszy koncert.